czego się podjąłem i tutaj liczę na wsparcie i poparcie przede wszystkim waszego radnego Marcina Polończaka, bo bez wsparcia radnych trudno będzie cokolwiek zrobić, nie tylko w Golinie, ale w całym gminie. Musimy rozpocząć nasze prace, już rozpoczęliśmy od porządkowania przede wszystkim finansów gminnych, bo to te nasze państwa i moje oczekiwania co do zrealizowania tych potrzeb inwestycyjnych dróg, ulic, oświetlenia są uzależnione od możliwości finansowych. Ja mówię, zawsze mówię i będę mówił do końca mojego życia uczciwie, jak sprawa wygląda i pierwszym krokiem, który i zadaniem najważniejszym tegorocznym jest uporządkowanie finansów gminnych, a tym samym wyjścia na prostą. Na wniosek odnośnie rozbudowy remizy, wniosek jest negatywny, a remizę w tym roku będziemy rozbudowywać. Nie wiem, jak to się stało. Powiem więcej, jesteśmy w przeddzień przekazaniu mieszkańcom Goliny tego obiektu do pełnej dyspozycji. Jestem przekonany i tak będę się starał, żeby w tych miejscowościach, które są obiekty, żeby nimi dysponowali mieszkańcy. No nie gmina ma decydować i dysponować takimi obiektami, to od was zależy, jak będzie to funkcjonowało, to przecież wy jesteście gospodarzami na swoim terenie i to będzie pierwszy, znowu na Golinę padło, pierwszy. Golina na pana głosowała. No też dlatego to mówię. Co do ścieżki rowerowej, bo to akurat było na spotkaniu, w czasie kampanii, jak byłem tutaj też na spotkaniu i nie tylko, bo wcześniej też z rok temu na spotkaniu tutaj w Golinie, kwestia bezpieczeństwa wtedy była podnoszona przy przejściu do szkoły i wtedy pojawiały się głosy co do możliwości przy załatwieniu, może tak, z Generalną Dyrekcją Chodnika. Udało się więcej i w tym roku, tak jak już Marcin powiedział wcześniej, będzie wykonana dokumentacja i w latach 2013-2014 no, pełna ścieżka rowerowa taka z Goliny do Jarocina na pewno ułatwi bezpieczne przejechanie rowerem czy przejście pieszo z Goliny do Jarocina i z powrotem. Następną rzecz, o której chciałem państwu przekazać informację, to jest przede wszystkim to, co było w kampanii podnoszone i to, co dla mnie jest wyzwaniem, czyli no, praca. W tej chwili, wczoraj przeprowadziłem rozmowy z instytucją, która zadeklarowała się pomoc w poszukiwaniu tutaj zamiast kukurydzy, żeby coś tam wyrosło na tej strefie ekonomicznej. Tak, do sierpnia będzie zakończona inwestycja, która jest dofinansowana również ze środków unijnych, czyli dokończenie dozbrojenia tej strefy i mam nadzieję, jestem przekonany, że uda mi się, bo to jest dla mnie w tej chwili wyzwanie, ja to przed państwem jak deklaruję, że to jest moje największe wyzwanie w tym okresie, uda mi się zainteresować właśnie tym miejscem firmy, przedsiębiorców, którzy będą tutaj budowali nową firmę, a tym samym miejsca pracy. Bo z tych najważniejszych rzeczy, oczywiście te zadania inwestycyjne, o którym tutaj koledzy mówili, no, będziemy brali pod uwagę, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, najpierw musimy zrobić porządek z finansami, później przeanalizować kolejność wykonywania inwestycji, ale jestem przekonany, że no w tych 3 latach wszystkiego nie zrobię, bo to jest niemożliwe. Natomiast